czerwcu 2011 roku przedsięwzięcie pod nazwą Budowa trasy WZ w Gdańsku na odcinku Kartuska-Otomińska jest w połowie zaplanowanego okresu realizacji. Na całym odcinku trasy głównej prowadzone są prace drogowe związane z wykonaniem robót ziemnych, układaniem warstw konstrukcyjnych podbudowy, a na niektórych odcinkach wykonawca ułożył dolną warstwę nawierzchni bitumicznej, to jest warstwę wiążącą. W niektórych miejscach trwają jeszcze roboty ziemne związane z układaniem górnych warstw nasypów. Zostały wykonane oba prefabrykowane przepusty rurowe obiektu PG4, który docelowo pełnił będzie dwie funkcje. Przeprowadzenie cieku wodnego Jasień oraz przejścia ciągu pieszojezdnego. Obiekt ten jest obecnie w fazie zasypywania. Ulica Kartuska połączona zostanie z ulicą Kartuską Północną, ulicą Nową Myśliwską, nad którą trasa WZ przebiegać będzie po wiadukcie drogowym WD5. Obiekt ten jest na etapie prowadzenia robót wykończeniowych. Konstrukcja betonowa została już wykonana. Rondo Nowa Myśliwska oraz odcinek ulicy Kartuskiej Północnej zostały ukończone. Obecnie ustawiane są na niej ekrany akustyczne. Ulica Kartuska Północna połączy rondo Nowa Myśliwska z gotowym rondem Szczęśliwa. Wiadukt WD6 przeprowadzi ruch z ulicy Kartuskiej przez rondo Szczęśliwa do centrum handlowego Auchan oraz do osiedla Wiszące Ogrody. Na obiekcie WD6 wykonawca prowadzi prace związane z wykonaniem zbrojenia pod płytę ustroju nośnego. Dotychczas wykonano większą część zbrojenia pod pylony. Na górze pylonów zostanie umieszczony charakterystyczny element zdobienia – bursztyn w kształcie rąbu. Obok istniejącej nawierzchni ulicy Kartuskiej, od początku przebudowywanego odcinka aż do stacji paliw, ułożono betonowe płyty, po których odbywa się obecnie ruch. Ten tymczasowy objazd umożliwia wykonywanie prac związanych z przebudową istniejącej ulicy Kartuskiej. Początkowy odcinek ulicy Kartuskiej został prawie zakończony. Ułożono na nim warstwy bitumiczne nawierzchni. Obecnie prowadzone są tam roboty wykończeniowe. Po zachodniej stronie węzła Karczemki, na drugim odcinku trasy WZ, ruch odbywa się po jednej nowej jezdni. Druga jezdnia jest obecnie w trakcie budowy. Na skrzyżowaniu z ulicą Otomińską wykonawca prowadzi roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz z przebudową innych urządzeń podziemnych. Budowa trasy WZ to nowoczesne, zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie, które ma zapewnić dobre warunki dla ruchu drogowego przy jak najmniejszym ingerowaniu w środowisko. Dla ochrony środowiska prawie na całej długości trasy wykonane zostaną ekrany akustyczne oraz bezpieczne przejścia dla zwierząt pod ulicą Kartuską i trasą WZ. Posadzone zostaną również drzewa i krzewy, co ma na celu odbudowę lokalnego ekosystemu. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2012 roku.